nie ma aktorów wyłącznie teatralnych, czy też wyłącznie filmowych. Są aktorzy. I w zależności od tego, gdzie się ich angażuje, to mówią wtedy. No ja jestem w tej chwili wybitnie aktorem serialowym. Jedynym żyjącym aktorem, który grał duże role w czterech ogromnych serialach polskich. Skąd się wzięło pomysł szkoły aktorskiej? Po prostu z lenistwa. Gimnazjum w czasie okupacji robiłem na tak zwanych tajnych kompletach, bo Polakom nie wolno było sięgać wyżej niż po podstawowej szkole, szło się do tak zwanej handlówki. Ja nigdy nie paliłem się do nauki. No, może ten okres okupacyjny tak na mnie wpłynął. No i środowisko, bo to już Marks uczył, że środowisko kształtuje świadomość. Po zdaniu matury poszedłem do handlówki i po pierwszym semestrze pozytywną notę miałem tylko z języka rosyjskiego. To zrezygnowałem z tej wyższej szkoły ekonomicznej, ale przedtem chodziłem tak, do liceum spółdzielczego, liceum rybackiego w Krakowie, nie na Wybrzeżu. Liceum wodno-melioracyjnego i maturę zrobiłem w liceum przemysłu gospodniego, czyli hotelarską. A maturę zdawałem w cudowny sposób, bo pytania na maturę były tajne już wtedy. Także jak matura się odbywała w poniedziałek, to pytania były odtajnione już gdzieś tak koło tygodnia wcześniej. Więc siostry siedziały, jedna z prawej strony mojej, druga z lewej strony mojej i podniosłszy spódniczki do góry, pod pończochami miały ściągi. Także ja miałem wzgląd na lewe udo koleżanki z lewej strony i prawe udo koleżanki z prawej strony. No i napisałem przecież na celująco. No, potem troszkę gorzej mi wypadł ustny, ale jakoś tam przebrnąłem. I zaczęliśmy się zastanawiać z przyjaciółmi, co ja mam robić w życiu. No i doszliśmy do wniosku, że jedyna rzecz to jest szkoła aktorska. Bo tam nie potrzeba ani chemii, ani fizyki, ani geometrii, ani algebry, ani Bóg wie czego jeszcze z tych nauk ścisłych. I rzeczywiście dowiedziałem się, że potrzeba się tam nauczyć wiersza klasycznego, współczesnego, prozę klasyczną i współczesną. No to co to za problem? Nauczyłem się tego. Złożyłem dokumenty i tak gdybym się rok spóźnił, to już by kultura polska straciła na tym strasznie, bo by mnie nie przyjęli do szkoły aktorskiej, bo już byłbym za stary. Ili Renburga się nauczyłem. No i tak sobie pomyślałem, jeżeli ktoś powie z wykładowców, egzaminatorów, że to jest zła literatura współczesna, to niemożliwe jest, żeby tak się stało, bo to przecież radziecki system był wtedy. No i zdałem ten egzamin i oto dzięki temu powstała ta książka. Co mi dała ta książka? Dała mi przyjemność pobytu w literaturze polskiej. Nie wiem na jak długo, podejrzewam, że raczej krótko. A da mi no, jakieś dochody finansowe, na które wszyscy to idą. Proszę to kupić.